Wykańczaliście jakieś mieszkanie? Co? Ja wykańczałem, dalej wykańczam, mieszkanie małe, 50 metrów, od pół roku ponad. Ja jestem zażenowany, jestem zaskoczony, rozżalony, że nikt mnie na to nie przygotował. Na remonty, na fachowców. Nie było w bajkach o tym. Dzięki. Znaczy była jedna bajka, sąsiedzi. Się okazało, że to nie jest bajka, to jest dokument. Ja chciałbym zobaczyć, jako dziecko, w pierwszym odcinku Muminków. Tata Muminka wchodzi z włóczykijem do nowej chaty swojej. Patrz, włóczykiju, jak mi podłogę spierdolili, zobacz, widzisz tu? Widzisz tu? Albo w Smurfach taka sytuacja, Smurf stoi z fachowcem. Panie Staszku, o co chodzi, ja mam cały dom w grzybie. Multum fachowców przewinęło się przez mój dom. Oczywiście najczęstszy typ fachowca to jest typ pod tytułem nie ma problemu. Ale to nie jest typ pod tytułem, przepraszam, to jest źle zrobione, proszę to poprawić. Nie ma problemu. Nie, to jest, ale tu nie ma problemu. Jak nie ma problemu? Przecież te fugi są krzywe. Przepraszam, one nie są krzywe. One są dzikie. Niepokorne, krnąbrne. Artysta mi się trafił, zajebiście. Te fugi żyją. One spętały te kafle w żelaznym uścisku, trzymają za mordę. Krzyczą leżeć, leżeć! Kafle ceramiczne, unuchy. Patrzą na umywalkę. Matko, pomóż nam! Matko! A ona nie może się wyrwać, przykuta do ściany. Czy ona prawie się wyrwała, jest tak krzywo, że się z niej woda wylewa. Ona płacze! Nad losem swoich dzieci. Kap, kap. Kap, kap. A z oddali tej rodzinnej tragedii przygląda się ten milczący świadek, pralka. Właśnie, proszę pana, pralka stoi w przejściu. Dokładnie, ona nie wie, ona się waha. Wejść, reagować, czy spozierać jeno bezstronnym okiem dokumentalisty. Co pan w ogóle pierdoli? A te rysy na lustrze? Gratisik. Niech wiedzą, że to był Zdzisławo. Ja może jestem okrutny, ale ja uważam, ja mam nadzieję, że wszyscy fachowcy trafiają do piekła. Co by oznaczało, że w niebie jest cały czas stan deweloperski. Siedzą ludzie na betonie. W przeciągu. Za dobre sprawowanie. Myślę, że zaczęliby wykańczać na własną rękę. Jezu, pomóż nam, dobra, z tymi panelami, bo nie wiemy, tu się kończą, czy przycinać, czy listwa zakryje, czy co, bo tu łuk jest, więc w ogóle nie wiadomo, co tu zrobić, czy tu coś postawić, jakiś kwiat, coś, możesz nam doradzić, czy coś. No nie mogę teraz. Sam widzisz, tapetę trzymam. Noe wam pomoże, Arkę zbudował, to zna się. Noe, pomożesz nam? Co Noe? Co Noe? Znowu się najeb... No i co za swoje pije? Nic nie wiecie o życiu. Płynąłeś kiedyś 40 dni ze zwierzętami? Płynąłeś? Nagle wody opadły, zwierzętka wybiegły, ani dziękuję, ani pocałem je w dupę. Patrzył ktoś kiedyś w oczy brontozaurowi i mówił, sorry gościu, nie ma miejsca już na arce.